W poniedziałek rano internet dobiegła informacja, iż Budda, czyli jeden z największych influencerów w Polsce, został zatrzymany. Tuż po swojej ostatniej olbrzymiej loterii, która jednocześnie kończyła jego karierę w internecie, gdzie rozdał nagrody o łącznej wartości 8 milionów złotych. W dzisiejszym materiale rzucimy okiem na całą sprawę z zatrzymaniem Buddy oraz postaram się wyjaśnić, o co może w tym wszystkim tak naprawdę chodzić, z informacji, do których dostęp mamy aktualnie w internecie. Siema wszystkim, z którym Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmujemy się mocno niespodziewaną sprawą Buddy oraz jego zatrzymania. W dzisiejszym materiale rzucimy okiem właśnie na całą tę sprawę. W związku z czym, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Buddy od pewnego czasu nie miał najlepszego okresu w internecie. Od startu kanału w 2019 roku mógł się on cieszyć naprawdę nieskazitelnym wizerunkiem i na przestrzeni tych kilku lat wokół niego nie było tak naprawdę żadnej poważnej dramy. Buddy przez ten czas rósł w siłę na polskim YouTubie, stając się jednym z największych influencerów w polskim internecie, a wręcz można by rzec, że mógł mieć najbliżej do takiego polskiego MrBeasta, patrząc na skalę przedsięwzięć, których podejmował się na przestrzeni lat. Wszystko zaczęło zmieniać się po jednej z takowych akcji, która odbyła się w styczniu bieżącego roku. Była to mianowicie o akcji 7 aut, kiedy jak nazwa wskazuje, Budda robił loterię na rozdanie 7 aut. I mam wrażenie, że gdzieś mniej więcej po zorganizowaniu tej loterii wokół Buddy zaczęło robić się trochę gorzej. I w szczególności ostatnie kilka miesięcy były dla niego zdecydowanie ciężkie. Przez te kilka miesięcy cyklicznie pojawiało się coś nowego. I to były sprawy, które odbijały się naprawdę mocnym echem w internecie. Konflikt Buddy z Wykopem i coraz to kolejne rzeczy, które pojawiały się na niego w internecie. Zapowiedź pozwów, czy na przykład wywiad u żurnalisty, który został mieszanie odebrany. Też kilka innych głośnych sytuacji, bardzo niekorzystnych dla niego, których pewnie już wiecie. Całkiem niedawno Budda zapowiedział swoje odejście z internetu, które poprzedzone miało być jego ostatnią loterią 7 Out 2. Nagrody miały być tutaj bardzo kosztowne, a warunkiem wejścia do loterii było zakupienie jego e-booka. I ostatecznie nastał ten dzień. Kolejno 5 oraz 12 października na kanale Buddy pojawił się dwuczęściowy finał jego kanału. Film soboty 12 października miał być ostatni w całej jego historii. Natomiast następnego dnia miejsce miała loteria zamykająca kanał. 7 Out 2. Również niesamowicie głośne wydarzenie w internecie. Nie dość, że był to koniec tak wielkiego kanału, to jeszcze druga tak ogromna loteria z tak niesamowitymi nagrodami. A przypominam, że do wygrania był m.in. dom w Zakopanem wartości kilku milionów wraz z Porsche 911 oraz inne nagrody typu 10 tysięcy złotych przez 5 lat co miesiąc. Na konto zwycięzcy dodaje łącznie 600 tysięcy złotych, czy na przykład kilka innych dość drogich samochodów. Live zakończył się po 5 godzinach trwania. Budda pożegnał się i teoretycznie to był koniec. Tylko że nie, gdyż następnego dnia, w poniedziałek od samego rana, wszystkie media w Polsce zaczęły informować o zatrzymaniu Buddy. Budda został zatrzymany przez CBŚP, Centralne Biuro Śledcze Policji. Dodatkowo rano pojawił się film nagrany przez jednego z przychodniów, który przedstawia jedno z aut Buddy, które zostaje odholowywane spod hotelu Warszawa przez ludzi z CBŚP. Dodatkowo sam nagrywający wspomina, że chwilę temu prawdopodobnie partnerka Buddy miała zostać wyprowadzona z hotelu Warszawa właśnie przez funkcjonariuszy CBŚP. Tego samego dnia również Radio Kraków nieoficjalnie podawało, że służby miały zabezpieczyć majątek Buddy, co później okazało się prawdą, gdyż przez Polskę jechała cała masa luksusowych samochodów na lawetach. Wszystkie należały do Buddy, bądź pojawiły się w jego filmach, m.in. Lamborghini Huracan czy jego Rolls Royce. W poniedziałek pojawiło się również oświadczenie od Centralnego Biura Śledczego. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji dziś od godzin porannych wykonują czynności na terenie Warszawy i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do sprawy dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Na tym etapie sprawy dla dobra prowadzonego postępowania nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności. Sprawę nadzoruje prokuratura krajowa. Dodatkowo rzecznik prokuratury krajowej napisał: w ramach śledztwa prowadzonego przez zachodniopomorski pion PZPK w Szczecinie zatrzymano dziś Kamila L, pseudonim Budda, oraz 9 innych osób. Prokuratura przedstawi im zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych. Szczegóły po zakończeniu czynności. Jego prywatne samochody oraz te z loterii trafiły na policyjny parking i były one transportowane lawetą, a co za tym idzie, zamki w nich były pootwierane, gdyż zazwyczaj, albo zawsze tak jest, kiedy auta są transportowane na lawecie, po to, żeby nie włączać alarmu w takim samochodzie. Auta trafiły na parking z otwartymi zamkami, przez co w sumie można było od tak do nich wejść, jeżeli było się upoważnionym do przebywania w tym miejscu. I stąd od wczoraj w internecie roi się wręcz od tego typu filmów, kiedy jakiś gościu chodzący po tym parkingu po prostu wchodzi do jednego z aut od tak. Budda, podjebałem ci samochód. No ładnie, ładnie.
Dodatkowo, jak mówiłem, o TikToku pojawiła się trochę masa fejkowych nagrań, które są wiązane z tą sprawą, a także teorii ludzi, które zakładają, dlaczego właściwie Budda został zatrzymany. Niemniej, my tutaj bazujemy na faktach i dowodach, a nie na teoriach. Dodatkowo reakcje ludzi w internecie na to wszystko są czasami dość zaskakujące. Ludzie na wykopie i Twitterze od wczoraj są bardzo zadowoleni z obrotu sytuacji. Fani Buddy oczywiście nie i w pewnych miejscach pojawiają się takie wpisy jak na przykład prośba do prezydenta o ułaskawienie Buddy, którą napisali jego fani. Generalnie jest to petycja, którą można sobie tak podpisać. Prośba do szanownego pana prezydenta Andrzeja Dudy o uniewinnienie Buddy. My niżej podpisani zwracamy się z gorącą prośbą o uniewinnienie Buddy, który został niesłusznie oskarżony i skazany, mimo że nie popełnił żadnego przestępstwa. Ja nie wiem, czy gościu, który jest za to odpowiedzialny, troluje, aczkolwiek wczoraj Buddzie jeszcze nie postawiono żadnych zarzutów i nie był on na nic skazany. Dalej nie jest na nic skazany. Uzasadnienie: Budda jest osobą, która nie dopuściła się czynów, o które został oskarżony. Wierzymy, że jest ofiarą błędnego postępowania, które doprowadziło do niesprawiedliwego wyroku. Wyroku jeszcze nie ma. Nie istnieją żadne dowody, które mogłyby potwierdzić jego winę, a wszystkie dostępne informacje wskazują na to, że Budda jest niewinny. Nasza prośba: w związku z powyższym apelujemy o uniewinnienie Budda i przywrócenie mu wolności. Wierzymy, że każdy zasługuje na sprawiedliwe traktowanie, a uniewinnienie Buddy przywróci mu godność i nadzieję na lepszą przyszłość. Z wyrazami szacunku, fani Buddy. Naprawdę dziwne jest pojawienie się czegoś takiego. Mam wrażenie w głębi siebie, że mógł być to troll. Bo gdyby nawet faktycznie ktoś chciał słusznie napisać coś takiego, to nie robiłby tam fikołka typu Budda został niewinnie skazany w momencie, kiedy nawet jeszcze nie postawiono mu zarzutów na dzień wczorajszy. Tego samego dnia również zablokowana miała być strona Doza, czyli marki Buddy. Aczkolwiek aktualnie działa ona bez zarzutów, więc nie mam pojęcia. Możliwe, że na moment została faktycznie wyłączona wczoraj rano. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że pojawiło się oświadczenie od brata Buddy, które raczej nie jest tym, czego mogliśmy się spodziewać. Owym oświadczeniem niejako oddziela się od Buddy i od jego działalności. Na prośbę mojego mocodawcy jego imieniem oświadczam, że nie ma on i nigdy nie miał żadnych związków biznesowych ani gospodarczych powiązanych z działalnością gospodarczo-medialną swojego brata. Sam jestem szczerze zdziwiony takim obrotem sytuacji. Budda odszedł z internetu w niedzielę wieczorem, a aresztowania miały miejsce już następnego dnia rano, w poniedziałek. Zdecydowanie jest i będzie to największa, a zarazem najmniej chyba spodziewana afera w polskim internecie w tym roku. Oczywiście wiele osób mogło się już tego spodziewać, patrząc na to, jaką sławą cieszył się Budda w pewnej części internetu przez ostatni czas i jak bardzo to wszystko nawarstwiało się przez ostatnie miesiące. I w tym miejscu z tyłu głowy pojawia mi się kilka pytań. Pierwsze, co z pozostałymi influencerami, którzy organizowali loterię na tych samych zasadach? To było wiadomo od pewnego czasu, że prędzej czy później rząd w jakimś stopniu się za to weźmie, gdyż tego typu loterie miejsce miały na bardzo szeroką skalę. W związku z czym ciekawe, co będzie dalej. Po drugie, w głowach wielu osób pojawia się aktualnie pytanie, co z ludźmi, którzy wygrali na loterii? Co z nagrodami dla nich, skoro nie zostały one jeszcze im przekazane, gdyż zostały zarekwirowane przez CBŚ? To jest dosyć specyficzna sytuacja, gdyż nie znamy powodu zarekwirowania tych rzeczy i aresztowania Buddy, co tak naprawdę powstrzymuje nas przed udzielaniem odpowiedzi na to pytanie. Najlepiej będzie poczekać na udzielenie stosownych informacji, żeby dać jakikolwiek werdykt w tej sprawie i żeby dowiedzieć się, czy nagrody zostaną faktycznie przekazane zwycięzcom. Ważna w tym wszystkim będzie też informacja w regulaminie loterii. Nagrody w loterii nieodebrane w terminie do 31 października 2024 roku przechodzą do dyspozycji organizatora. I w obliczu sytuacji, która ma miejsce w tym momencie, naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Czas pokaże. Natomiast najbardziej interesuje was to, co miejsce miało dzisiaj. Otrzymaliśmy wgląd do zarzutów, jakie postawiono Buddzie oraz 9 pozostałym osobom podejrzanym. Dzisiaj, 15 października, na stronie Prokuratury Krajowej pojawiła się oficjalna informacja w sprawie zarzutów dla Buddy oraz 9 innych osób. Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, którym celem było zorganizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. Nadto zarzuty dotyczą czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazania ich poza granice kraju. Łączna suma pieniędzy znajdujących się w obrocie stanowiła kwotę ponad 126 milionów złotych. Zarzutami objęto zakres
działalności grupy od października 2021 roku do października 2024 roku. W trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. Brzmi to bardzo poważnie. Dalej czytamy, że prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty, natomiast każdy z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych im czynów i złożono obszerne wyjaśnienia. Wobec czterech podejrzanych skierowano zostaną do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym. Zatem z tych informacji dowiadujemy się, że co do Buddy i 9 innych osób postawiono zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo wspomniane wcześniej loterie są tutaj interpretowane jako gry hazardowe. Następnie pojawia się wątek dotyczący podatku VAT. W trakcie organizowania standardowej loterii losy są objęte VAT-em w wysokości 23%. Natomiast w przypadku loterii w sprawie Buddy, o których tutaj mowa, sprzedawane były e-booki, do których dodawany był los upoważniający do wzięcia udziału w loterii. E-booki są natomiast objęte 5% VAT-em, co daje różnicę na poziomie 18%. Naprawdę wygląda to bardzo poważnie. Cztery osoby spośród podejrzanych są aresztowane na okres 3 miesięcy, w związku z czym areszt zakończy się dopiero po nowym roku w styczniu. Natomiast do pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym. BIS dodatkowo udostępnił w internecie film z zatrzymania Buddy, który to pokazuje całą procedurę jego zatrzymania. Dodatkowo w internecie pojawiło się oświadczenie od obrońcy Buddy, który mówi: jestem obrońcą Kamila L. w ramach tego postępowania. Przyznaję, że zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem mojego mocodawcy. Mój mocodawca oczywiście nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia, będzie oczywiście dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są absolutnie bezzasadne. Brzmi to naprawdę poważnie, zobaczymy w jakie miejsce to wszystko dalej nas zaprowadzi. Ja radzę zachować wam obiektywne podejście i nie podejmowanie pochopnych wniosków. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No i właśnie w ten sposób cała ta sprawa prezentuje się w tym momencie. Ja radziłbym wam zachować obiektywność i po prostu obserwować wydarzenia, które miejsce będą mieć na przestrzeni najbliższych dni, tygodni, może nawet miesięcy. Zobaczymy, do czego to wszystko nas doprowadzi. My tymczasem słyszymy się wkrótce. Trzymajcie się, mówi Dozmondar, siemano, cześć.